Witam, tu Aristeo na bezimiennej wyspie. Zanim udamy się w dalszą podróż, poznamy Gaudiego, który jest kolejnym z konkurentów, którzy chcieliby zająć miejsce przy boku naszej księżniczki. W imię światłości zniszczę cię, przeklęty pomiocie mroku. Jak widzicie, początek znajomości między mężczyzną a kobietą czasami przybiera niezbyt ciekawe formy. Co za powitanie. Skąd ta myśl, że jestem pomiotem mroku? A cóż innego spotkać można w tym strasznym miejscu? Prócz sług ciemności, wampiry, trupojady, czarnoksiężnicy, każda plugawa bestia Teany nawiedza to ponure miejsce, a ty zapewne jesteś wiedźmą. Przyznaj się, wstrętna czarownica. Nim umrzesz, wiedz, że twój pogromca to Gaudi, paladyn światłości. Walczę w imię sprawiedliwości i zaprzysięgłem zniszczyć ciebie i twych podłych pobratymców. Czekaj, jeśli naprawdę jesteś paladynem światłości, powinieneś rozpoznać we mnie istotę ludzką o czystym sercu. Spójrz w moje oczy. Nie widzisz, że nie jestem wiedźmą? Na bogów, prawie cię zabiłem. Wybacz, nie spodziewałem się spotkać na tej przeklętej wyspie nikogo prócz wiedźm i ich nieumarłych sługów. Co za potężna aura. Nigdy w życiu nie widziałem nic podobnego. Nawet wielki Torkwe nie promieniuje taką mocą. Razem zmiażdżymy cytadelę złych mocy, która wznosi się pośród tych ziem niewiernych. Bracie, znaczy siostro. Opowiedz mi o tej wyspie Gaudi. W tym obrzydliwym miejscu mrok spowija wszystko, nawet najdrobniejsze ziarenka piasku. Spotkasz zombie, wampiry, nawet drzewa są nieumarłymi. Mroczny mistykus, przeklęty nekromanta i władca tej wyspy wytępił wszystkie żywe stworzenia. Wiele lat temu przybyłem na tę wyspę i poprzysięgłem nie odpływać z niej, póki nie zostanie oczyszczona ze sługusów zła. Wyzwałem nawet mistykusa na pojedynek, ale to na nic. Ten tchórz o czarnym sercu skrył się w swym zamku i słusznie, że się boi mego gniewu i mego miecza światłości. Miecz światłości to ciekawe. Tak, ten miecz światłości to rodowa pamiątka. Ostrze zostało pobłogosławione przez bogów światłości i potrafi zniszczyć stwora mroku jednym ciosem. A co, jeśli cios chybi? Ale nieważne. Mój drogi cios będzie celniejszy i silniejszy. Moja wiara w prawdę i moja silna ręka zawsze wspomogą mnie w walce ze złoczyńcami. Być może taki towarzysz jak ty mógłby mi się przydać, ale nie chcemy tego świętoszka. Przykro mi, ale nie mam czasu na rozmowę. Bywaj, Gaudi. Tak, cóż. Właściwie wypadałoby udać się po posiłki. Tu możemy troszeczkę uzupełnić. Niestety tu i tu i tu już nie. Tylko że w sumie mam sporo szału. No nic, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Spotykamy się w kolejnym.